co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania, zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Możemy trochę zwolnić? Ten wiatr jest obłędny! Nie możemy się zatrzymywać! Hej! Nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Niech to. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. Cholera. Mało brakowało. Laro! Wszystko w porządku? Johna! Tutaj jestem! Zejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Mam cię. Niech cię, Laro. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Chyba musimy przez nią przejść. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie.
Co o tym myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra. Jesteś gotowy? Do dzieła! Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Uważaj! O, niech tu! O mały włos! Mocniej do ścian. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, polutuję trochę. Jeszcze trochę, Laro. Dasz radę! Widzę ruiny! O Boże! Lara! Macie! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Podciągnę cię! O kurwa! Przerzuć mnie na drugą stronę! Muszę cię nie utrzymać! No dalej, Lara!
życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie cię to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Anno. Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurwa! Jasna chwilę! Co
było mowy o strzelaniu! Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! Nie ma odwrotu. To musi tu być.